Wreszcie doczekaliśmy się od dawna zapowiadanej przebudowy skrzyżowania ulic Kowalskiego i Pułaskiego. Najbliższe tygodnie nie będą więc dla kierowców łatwe. Rozpoczęliśmy dzisiaj od wycinki krzaków i drzew, które tam uniemożliwiają poszerzenie ulicy Kowalskiego. I no cóż, trochę czasu będzie trzeba poczekać. Jest to kontynuacja budowy z projektu, zgodnie z którym była budowana ulica Pileckiego. To jest ta sama dokumentacja, w związku z tym jest jakby kontynuacja tego wykonawstwa. Przebudowa potrwa około miesiąca, potem jeszcze tak zwany odbiór, czyli dopuszczanie do ruchu. Tutaj przewidujemy, że no, zgodnie z przepisami, myślę, że maksymalnie do jednego miesiąca ten protokół będziemy mogli uzyskać. No mam nadzieję, że to będzie o wiele krócej. Także myślę, że w połowie sierpnia na pewno już będą mieszkańcy mogli korzystać z nowego rozwiązania na tym skrzyżowaniu. Największa zmiana będzie dla tych użytkowników drogi, którzy jadąc w kierunku na Budzisko będą chcieli skręcić w Kowalskiego. Na sygnalizatorze kierunkowym, czyli bezpiecznie, nie będą mieli ci kierowcy kolizji z żadnym z uczestników ruchu na innych grupach sygnalizacyjnych. Tak samo mieszkańcy ulicy Kowalskiego bezpośrednio będą mogli z Kowalskiego wyjechać w lewo, czyli pojechać w kierunku tego ronda u zbiegu ulic Pułaskiego, Armii Krajowej i Pileckiego. Myślę, że bardzo ułatwi komunikację te rozwiązanie przede wszystkim mieszkańcom ulicy Kowalskiego. Zmieni się lokalizacja przystanku MPK oraz przejścia dla pieszych, które aktualnie jest przy DPS-ie. Przejście dla pieszych pozostaje prawie w tym samym miejscu, będzie przesunięte bliżej skrzyżowania. To naprawdę niewiele, bo to bodajże chyba 8 metrów raptem. Jeżeli chodzi o przystanek, w ramach tej dokumentacji będzie wykonany nowy przystanek na początku prawoskrętu w ulicę Chopina i tam autobusy, które będą bezpośrednio skręcać w ulicę Kowalskiego, zatrzymają się i mieszkańcy będą mogli wysiąść i udać się w miejscach, w które przyjechali. Ostatnia zmiana to zniknięcie lewoskrętu z Pułaskiego w Chopina. Lewoskręt z Pułaskiego w Chopina, zgodnie z tą dokumentacją, o której wspominałem, był do likwidacji. W obecnej chwili na wniosek, na interpelację radnej, zostało udostępnione nawrót na skrzyżowaniu z ulicą Putry. Na obecną chwilę tak, niestety, ale mieszkańcy będą musieli z tego nawrotu korzystać do momentu, aż zostanie otwarte do pełnego ruchu to skrzyżowanie, o którym mówimy, bo będziemy mogli skręcić z Kowalskiego w lewo i pojechać przez Pileckiego i dojechać do ulicy Chopina. Zarząd Dróg i Zieleni apeluje o ostrożność i cierpliwość.